W zeszłym tygodniu Michał mówił o sprawiedliwości troszkę. Ja chciałbym trochę pociągnąć ten temat. No. Tak, daj od razu, a tylko mi prześlijcie SMS-em, ile wy zebraliście, dobrze? Dajcie mi tylko sygnał, żebym ja wiedział, ile po prostu wy zebraliście i będziemy. Chcę troszkę pociągnąć ten temat, tylko od innej strony. Chcę coś powiedzieć właśnie o niesprawiedliwości, ale bardzo praktyczny sposób. Chcę pokazać wam sześć takich elementów, które w praktyce przeczą Bożej sprawiedliwości i które są w zasadzie notoryczne, występują jako notoryczne zdarzenia w historii chrześcijan i które w ogóle nie są z tym wiązane. Znaczy ja w ogóle uważam, że one umykają ludziom. A ponieważ mamy ten czas, który jest czasem pokuty, takiej bardzo konstruktywnej, więc myślę, że te rzeczy musimy ciągnąć. W Hebrajczyków 5:13 jest napisane, każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, czyli sprawiedliwość jest zgromadzona w Piśmie Świętym jako nauka. To jest nauka o sprawiedliwości. Czyli sprawiedliwości trzeba się nauczyć. To, że ona istnieje, że zaistniała, to jest za mało. Jej się trzeba nauczyć. Bo jeśli jej się nie nauczymy, to my z niej nie skorzystamy w pełni. Nie wiem, czy wy kiedykolwiek się na tym zastanawialiście. W ogóle wiecie, że wszystkiego się trzeba nauczyć, co mamy. Na przykład masz jakąś płeć. Jesteś mężczyzną lub kobietą i teraz ty musisz się nauczyć tego, że jesteś mężczyzną albo to, że jesteś kobietą. To, że ty się urodziłeś mężczyzną lub kobietą, nic nie znaczy. Bo możesz się nie nauczyć bycia mężczyzną lub nie nauczyć bycia kobietą i po prostu przebimbasz życie. Nie wiem, jako kto. Można być mężczyzną, nie nauczyć się bycia mężczyzną i przeżyć życie nie jako mężczyzna, tylko jako na przykład osobnik płci męskiej. A osobnik płci męskiej to nie jest mężczyzna. To jest nauka o byciu mężczyzną. Ja w ogóle chyba tak zrobię w listopadzie takie dwa spotkanka w środę. Jedno na początku, drugie na końcu, bo tak mi wypada. Wiecie, i jedno zrobimy dla dziewczyn, a drugie dla chłopaków. I te dla dziewczyn zrobimy pod tytułem jak traktować mężczyzn, a te dla chłopaków jak traktować kobiety. Bo mi się bebechy przewracają, jak się ludzie traktują. Ja w ogóle uważam, że wielu chrześcijan to się traktuje jak zwierzęta. Rozumiecie mnie? Mają podejście do siebie jak do zwierząt. Nie mówiąc o temacie w ogóle nieznajomości płci człowieka, tylko płci. Ludziom się na przykład, mężczyznom się wydaje, że oni nie ucząc się kobiet, będą wiedzieli, jak postępować z kobietami. To jest bzdura. Bzdura. I vice versa. Jak patrzę, jak wiele kobiet traktuje mężczyzn, to ja się przyglądam, mówię, Boże, no przecież to jest dziewczyna, która nie ma bladego pojęcia, jak obsługiwać faceta. No nie wie. A to się wydaje takie, bo wiecie, ja wam takie rzeczy prozaiczne, jak o płci rozmawiamy, nie? A co dopiero w temacie sprawiedliwości. Nie można czegoś się nie nauczyć. Można mieć samochód, ale nie umieć jeździć. Rozumiecie? Można mieć różne rzeczy, ale nie umieć obsługiwać tych rzeczy. I można być sprawiedliwym, i nie mieć bladego pojęcia, jak funkcjonować jako sprawiedliwy.
I uważam, że to jest bolączka ludzi w Kościele. Sprawiedliwość to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Jej definicja brzmi, że sprawiedliwość to jest życie zgodne z prawem. Tak brzmi definicja sprawiedliwości. To jest życie zgodne z jakimś prawem. I w ramach tego prawa osoba, która przestrzega zasad tego prawa, uznawana jest za sprawiedliwą. Oto definicja bycia sprawiedliwym. W przypadku ludzi odrodzonych z Bożego Ducha sprawiedliwość oznacza skorzystanie i dalej korzystanie z tego, co zrobił Jezus. Oto sprawiedliwy człowiek. Czy sprawiedliwym w oczach Boga staje się człowiek, który skorzystał z tego, co zrobił Jezus i korzysta z tego, co zrobił Jezus. To jakby są dwie przestrzenie tak naprawdę tej sprawiedliwości. To właśnie to czyni człowieka sprawiedliwym wobec Boga. To jest to. Jednak ta sprawiedliwość dotyczy ducha człowieka, czyli to, co zrobił Jezus, ten pierwszy jej człon, dotyczy ducha człowieka, co powoduje, że ów człowiek ma prawo do istnienia, do pójścia po śmierci do nieba. On ma prawo, gdy skorzystał. Ale drugi ten parametr dotyczy tego, czy on korzysta z tego, co zrobił Jezus. I to, czy człowiek korzysta z tego, co zrobił Jezus, to jest sprawiedliwość na poziomie duszy i ciała człowieka. Czyli gdy skorzystałeś z tego, co zrobił Jezus, to jesteś sprawiedliwy w oczach Boga w duchu. W duchu. Ale jeżeli nie korzystasz na bieżąco z tego, co zrobił Jezus, tak, to nie jesteś w oczach Boga sprawiedliwą duszą. Jesteś duszą niesprawiedliwą. Rozumiesz? Jesteś sprawiedliwy w duchu, niesprawiedliwy w duszy. Ja się pytam, jak żyć? Jak tu żyć? Ilu jest nieszczęśliwych chrześcijan usprawiedliwionych w duchu, niesprawiedliwych w duszy? Masa płaczących nad swoim losem. Jest mi źle. A więc sprawiedliwość dotyczy również duszy i ciała człowieka, a te są zobowiązane brać moc z odrodzonego ducha, aby móc realizować wszystko to, co Bóg w Chrystusie Jezusie dał człowiekowi. Czyli dusza musi brać z ducha moc, żeby móc korzystać z tego, co zrobił Jezus. Ona nie weźmie, to ona nie będzie mieć i będzie niesprawiedliwa. Po prostu niesprawiedliwa. Gdzieś chcę poruszyć kilka spraw, które są czystą niesprawiedliwością w życiu Bożych ludzi. I należy z nich pokutować. Ponieważ one stoją na drodze realizacji Bożych błogosławieństw. Bo błogosławieństwo Boże jest dla sprawiedliwych. Dla sprawiedliwych. Jak się to wykłada? Żeby mieć prawo do wejścia, nazwijmy to pomieszczenia o nazwie błogosławieństwo Boże, trzeba się narodzić z Bożego Ducha. Żeby mieć prawo tam wejść, ok? Ale tam są wielkie drzwi do sejfu. Tam w tym pomieszczeniu spotkasz drzwi do sejfu. Już jesteś w tym pomieszczeniu, w którym znajduje się ów sejf, uzyskałeś prawo. Krótko powiedziawszy, ochroniarz przy drzwiach do tego wielkiego banku nie zatrzymał cię. Wszedłeś. I jesteś już tam, bo masz prawo, ponieważ Chrystus umarł za twoje grzechy. Rozumiesz? I masz prawo do tego, aby owo błogosławieństwo sobie wziąć. Więc wchodzisz tam do tego pomieszczenia, rozumiesz? I zastajesz ogromne, pancerne drzwi. I tutaj, żeby te drzwi otworzyć, to trzeba wbić kod. I ty mówisz,
Wow, dlaczego muszę wbić kod? Skąd mam wziąć ten kod? Skąd mam wiedzieć? No to właśnie zaczynają się kłaniać te rzeczy, o których tutaj rozmawialiśmy. Skąd masz wiedzieć? A wiesz, że ten kod to dopiero masz objawiony, proszę ciebie, jak na przykład budujesz relację z Bogiem? Się o kodzie dowiadujesz. Jakie tam trzeba wcisnąć cyferki, żeby drzwi otworzyć. I masa ludzi czeka przed tymi drzwiami pancernymi. Wszystko narodzeni z Bożego Ducha, wszyscy sprawiedliwi w duchu, czekają tam i mówią, należy mi się, należy mi się. Nikt nie mówi, że ci się nie należy. Należy ci się jak psu Buda. Rozumiesz? Pewnie, że ci się należy. Tylko żeby to wziąć, trzeba znać kod. Tym kodem jest sprawiedliwość duszy twojej. Oto kod, żeby tam wejść. Sprawiedliwość duszy twojej. Bo inaczej nie otworzysz i będziesz tam kwit. Ha! Możesz umrzeć z głodu tam. Pewnie, że pójdziesz do nieba. Rozumiesz, o co chodzi? Tajemnicze niebiańskie postacie wezmą twoje zwłoki i zabiorą w ogóle z tego banku. Do głównej kurczej siedziby cię tam zaprowadzą. Co zrobił? Umarł przed drzwiami błogosławieństw pańskich. Chciałbyś mieć taki w ogóle napis na nagrobku? Szok! Umarł z głodu, rozumiesz? Przed drzwiami spichlerza. Umarł w drodze do restauracji. Umarł w drodze na obiad. Nie doszedł. Rozumiesz mnie? Szok. Masa ludzi takich jest. Jeżeli w ogóle jesteśmy uczciwi wobec siebie, to musimy określić siebie, czy rzeczywiście my stoimy przed tymi drzwiami, czy my tam weszliśmy. Jak tam nie weszliśmy, rozumiesz, o co chodzi? To co nam z tego, że nam się to należy, jak psu Buda? Co nam z tego? Co nam z tego, że nam się to należy? Co to z tego, że ci się to należy? Jak tam nie masz nic stamtąd? No tak, tam jest uzdrowienie, tam jest uwolnienie, tam jest zaopatrzenie, tam jest w ogóle wszystko. Wow, jakie tam są cudowne sprawy. A ja jestem pusty w ryj. Chory, biedny, nieszczęśliwy, załamany, odrzucony, porzucony. Rozumiesz, o co chodzi? Chodzę i się kręcę przy tych drzwiach. I ja, większość ludzi, wiecie, co robi? Oni próbują na chybił trafił wbić te numerki, nie? Wbijają te numerki. 7, 8, 14, 42. Mam objawienie. 7, 8, 14, 42. Wiecie, ile to jest kombinacji? Wiecie, jak się nazywa złapanie tej kombinacji? Przypadek. Ja zauważam, że wielu wierzących ludzi przez przypadek chapnie coś z Bożych błogosławieństw. Przez przypadek. Oni przez przypadek, tylko wiecie, o co chodzi. Tam jest cholera taki numer, że tam jak wbije się nawet przez przypadek, to ono nie, to błogosławieństwo jest tak cudowne, że ty łapiesz, rozumiesz, zafiksujesz się na nim, a drzwi się szybko zamykają. I znowu trzeba wbić kod. Kurczę, tylko wszystko się zmieniło znowu. Nawet ten przypadek się nie powtarza. Przypadkiem. Ja w ogóle uważam, że wielu ludzi wierzących to przypadkiem coś im się dzieje. Przypadkiem. I tu kiedyś ktoś powiedział ładnie, że przypadek w Królestwie Bożym to jest Bóg przechodzący inkognito. Rozumiesz? Przypadkiem mu się coś zdarzyło. Przypadkiem, proszę ciebie, zarobił jakieś pieniądze. Przypadkiem przyjął uzdrowienie. Przypadkiem coś mu się stało. Rozumiesz? Ja rzeczywiście na to tak patrzę przez lata. Mówię, Boże, kochany. No przypadkiem. Życie od przypadku do przypadku, ale taki jest los wielu ludzi bożych, którzy żyją niesprawiedliwością w duszy swojej. 6 niesprawiedliwości, które rozpoznałem przez okres mojej służby z Bogiem. Po pierwsze, błędne decyzje w sprawach pierwszorzędnych. Sprawy pierwszorzędne to sprawy dotyczące małżeństw, posiadania dzieci, wyborów studiów, wyborów zawodowych, kredytów, zobowiązań finansowych wobec ludzi i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie? To sprawy pierwszorzędne. To również sprawy wyborów życiowych idei. Rozumiesz? Jak my się tam ukształtujemy?
Ludzie w ogóle sobie myślą, że wziął się, ożenił, wzięła się tam, za mąż wyszła. No jestem w Chrystusie, mi się powiedzie. Przecież to jest gówno prawda, że cię powiedzie. Skąd ty to wiesz? Będziesz tam kwit w tym małżeństwie. Razem będą kwitli za rękę przed tymi drzwiami do błogosławieństwa. Obydwoje tam będą kwitli człowieka, kaktusy dwa. Ty, bez kitu, tam kwitną. I się patrzą. Ty znasz kot? Znasz kot? Ty jesteś mężczyzną, ty powinieneś znać kot. Ty jesteś od tego, żeby nas zaopatrzyć. Kot znasz? To ty się... Ty, a ty co? No ty znasz, może ty mi tu... Co mnie samego tu zostawiasz? Wiesz, jak ja miałem trudno, ojciec mnie bił. Rozumiesz? I paluchy dwa człowieku i się dziubią. Człowiek jak w komputerze. Przestało działać wszystko. No. Nie działa. Nawet klawiatura nie działa. Wiesz, to ludzie tak myślą sobie, co? Pójdę na studia, jakiekolwiek studia skończę. Jakie studia skończę? Po co? Bo studia ja skończę. Kredyt wezmę. Rozumiesz, o co chodzi? Ubździło mi się coś. Coś mi się ubździło, wezmę kredyt. Kto go spłaci, ten kredyt? Mieszkanie teraz sobie wezmę, człowieku, wezmę na 40 lat wezmę kredyt tutaj w Warszawie, mieszkanie. Kupię, na 40 lat będę spłacać. Wiesz, to jest 40 lat spłacać kredyt? 40 lat kredyt spłacać? 40 lat? To jest, kurczę... Człowieku, to jest dożywocie, no. Rozumiesz? Wziął kredyt 25 lat, za 40 lat spłacił 65 lat, a wiadomo, co się przez 65 lat jeszcze wydarzy? Bądź kredyt, bo ja chcemy mieć mieszkanie. 42 metry kwadratowe, człowieku, 40 lat spłacamy. Jesteśmy, chodzimy z Bogiem. Rozumiesz, o co chodzi? Ja mówię, no i co, schodzicie z Bogiem, no i co? Bóg nam pobłogosławił. Ja mówię, ty nie rozumiesz mnie. Ty w ogóle wziąłeś w ogóle Boga na żyranta, czy nie wziąłeś na żyranta Boga? Byś się w ogóle zapytał, czy on ci podżyruje ten kredyt. Jakbyś miał komorę, to byś się dowiedział, że on nie podżyruje. Dlaczego on miałby ci podżyrować, jak on ma inny plan? Inny plan. Znasz jego plan? Zasiadasz w jego radzie? Nie? Dlaczego? Jakim prawem? Jakim zasmarkanym prawem nie znasz w ogóle wytycznych jego rady? Jakim prawem? Rozumiesz? Co tu jest? Błędne decyzje w sprawach pierwszorzędnych to jest jawna niesprawiedliwość. Owe błędne decyzje pociągają za sobą długotrwałe skutki, a nawet nieodwracalne. Nie wiem, czy wy to rozumiecie. Trwałe, a nawet nieodwracalne. Ja uważam, że są ludzie, którzy nie powinni mieć w ogóle dzieci. Nie dosyć, że oni w ogóle pobrali się. Ja będę mówił ważne rzeczy dzisiaj, bo słuchajcie, ważne. Nie dosyć, że się pobrali krzywo, jedno było krzywe i drugie było krzywe, to sobie wzięli, zrobili dziecko. Aha, a jeszcze mówią, to jest, mówi, owoc tej miłości. Rozumiecie? Pan pobłogosławił. Ja mówię, znam paru gwałcicieli w życiu, co zrobili dzieci w parkach. Też Pan pobłogosławił? Bo to jest nieprawda. Dzieci się nie rodzą w wyniku błogosławieństwa Bożego, tylko w wyniku zapłodnienia. Taki sposób na to wymyślił Bóg. Rozumieliście? Słyszeliście? Zapłodnienie. Osobnik płci męskiej, osobnik płci żeńskiej. Rozumiesz, o co chodzi? Następuje zapłodnienie. Bez względu na to, czy to jest w małżeństwie, czy to jest w gwałcie. Rozumiesz, o co chodzi? Czy to jest cokolwiek innego. Nie ma to znaczenia. Czy tam towarzyszyła miłość, czy tam towarzyszyło co innego. Nie ma znaczenia. Po prostu powstaje dziecko. I okazuje się tak. On niedojrzały, ona wylękniona, dziecko im przyszło na świat. Wiecie, co się dzieje, jak przychodzi dziecko na świat? Rewolucja jest. To nie jest coś takiego, że w ogóle jest, w ogóle przyszło dziecko, wszyscy teraz jesteśmy szczęśliwi. Nie. Jest dziecko, jest Kongo, dwoje dzieci mamy.
żeby mieć dzieci, tak, to trzeba pionowo stać przed Bogiem. Takie jest moje zdanie na ten temat, żeby ludzie mieli dzieci. Ludzie, którzy nie stoją pionowo przed Bogiem, nie powinni mieć dzieci. Rozumiecie? Czemu? Bo będą paprać jeszcze życie tego dziecka. Matka z ojcem będą teraz dorastają i okazało się, dziecko ma 18 lat, a rodzice dorośli. Co mamy dziecko? Straumatyzowane. Po co to było? To są wybory. Jak cofnąć to? Nie cofniesz. Cofniesz? Trzeba było myśleć. Świat jest przepełniony takimi rzeczami, rozumiecie? Musimy na to bardzo obiektywnie patrzeć. To są niesprawiedliwości, Boże. Rozumiecie? To niesprawiedliwe jest. Niesprawiedliwe. Dzisiaj w tym chorym kraju ludzie mają dzieci, proszę Ciebie, robią dzieci, jakby splunęli, proszę Ciebie, na wycieraczkę. 500 plus, 800 plus, 1000 plus, 1000 plus, rozumiesz, o co chodzi? I potem powstaje pokolenie powstaje. Nie wiem, jak śledzicie w ogóle takie, jak śledzicie troszkę takie rzeczy, zobaczcie, jakie mamy społeczeństwo w ogóle. Co to jest za społeczeństwo dzisiaj? Społeczeństwo dziwnych ludzi rośnie. Nie tylko w Polsce, ale w ogóle po świecie. Dziwni ludzie tacy rosną. Się w dziwnych okolicznościach rodzą w ogóle. Bez planu, bez konceptu. Bez w ogóle myślenia pod tytułem, że temu dziecku trzeba dziedzictwo dać. Wiesz, co trzeba mieć, jak się chce mieć dziecko, to trzeba sobie usiąść na pupci i powiedzieć, Panie Boże, ja chcę mieć to dziecko i ja mu dam dziedzictwo. W Twoje miejsce teraz wchodzę. Dziedzictwo mu dam. Pamiętacie, rodzi się Jezus. Józef, Maria, awantura naokoło, a trzech mędrców przyjeżdża. Rozumiesz, o co chodzi? Rozładowali wielbłądy, złoto, mirra, kadzidło. Proszę bardzo, zaopatrzenie na resztę życia dla Państwa. Co zrobił ojciec, jak posłał na świat swojego syna? Dziedzictwo mu od razu dał. Dziedzictwo. Jezus został zaopatrzony, on po zęby był zaopatrzony. Ja zawsze mówię, oni dalej pracowali, wiecie dlaczego? Byli porządni. Nie dlatego. Święta rodzina nie potrzebowała już palcem się dotknąć do pracy. Po tym incydencie, który w ogóle był związany w ogóle z tym, ile dóbr przywieźli w ogóle ci mędrcy. Jeżeli Boży człowiek nie pojmie tego i będzie niefrasobliwie decydował w takich sprawach, to może pogrzebać swoje życie na ziemi albo bardzo je skomplikować. Rozumiecie? Norbert kiedyś miał deficyt, zachciało mu się rodziny. Taki miał pomysł na swoje życie. Pojawiła się babka, ile tam ona dzieci miała wtedy? Czworo dzieci. No to kompletna sprawa, prawda? Jest babeczka, od razu jest czworo dzieci, pełen komplet, wjeżdżam, ohajtał się z nią. Tak. I co się zaczęło dziać? A ja wiedziałem, że jak ja mu powiem słowo, to on w ogóle mnie zostawi w tamtym czasie. Dzisiaj to by mnie nie zostawił. Wtedy mówię, zostawi mnie, pójdzie z nią. Mówię, kurczę, na koniec świata, mówię z tą babą, mówię. I ja pamiętam w ogóle, jak dziś on się, sam mu ten ślub dałem mu ten ślub. Jakiś czas po tym ślubie modlę się, mam komorę u siebie w kuchni, chodzę, modlę się. I Derek Prince leci w tle, nauczanie Dereka Prince'a. I Derek Prince mówi tak. I diabeł działa tak. Jest pobożny człowiek. Chodzi z Bogiem, ma na celu szerzenie Bożego Królestwa i raptem w jego życiu pojawia się jakaś kobieta, jakaś filistynka, mówi. Spodobała mu się, mówi, stworzyła mu rodzinę, a ja się robię w tej kuchni taki mały, a ja chodzę po tej kuchni, w ogóle wiesz. Mówię, nie, no nie mówi tego. Nie mówi tego, a ja w ogóle, rozumiesz, a ja wiem, że jest Kongo już.
Rozumiesz? Pamiętam już po wszystkim, po tym Robert, już po rozwodzie, po innym ewangelizacji mieliśmy chyba na Starym Mieście, jakoś tam. Ja tam idę z kimś, gadam i mówię do tego kogoś, mówię, słuchaj, bo tam ktoś był w jakiś tam związek, wchodził z niewierzącym osobnikiem jakimś tam. I ja mówię do tej osoby, już nie pamiętam, z kim gadam. Mówię, nie wiąż się z tym człowiekiem, to jest pułapka. A Norbert idzie z tyłu, on już taki wyluzowany. Tak, mówi, filistynka to filistynka, mówi. Ja jedno miałem, mówi, koniec, mówi. On był, on tak to wszystko w ogóle, wiesz, już po całym tym zajściu, tylko ile to czasu trwało, ile łez wylanych, ile krwi wylanej, w cudzysłowie. To dzięki Bogu żywemu, że to tak się wszystko skończyło. Rozumiecie, o co chodzi? Ja ją przeprosiłem, że ją ochrzciłem. Rozumiesz, o co chodzi? Że się pomyliłem, mówię, przepraszam, wybacz mi, bym się w ogóle dzisiaj do ciebie palcem nie dotknął. Tak mi się nie dotknął. W gumowej rękawiczce, człowieku. Rozumiesz, o co chodzi? Taki błąd kaznodziei, wiesz, nie? Ochrzcił, hurtowo leciał, nie? Ponieważ jednak żyjemy w epoce łaski, to również i takie niesprawiedliwości można zmienić. Musicie to zrozumieć. Natomiast wymaga to jednak radykalnej pokuty. Nie jedynie przytaknięcia, że coś nie wyszło. Tak jak wielu ludzi mówi, o, nie wyszło, o, to tak nie. Nie, zrozum. Kurczę, gruby błąd wymaga grubej pokuty. Rozumiecie, że to jest, to się rozwija według swojego rodzaju. To musi być wprost proporcjonalne. To nie jest, proszę ciebie, że się tam piartnęło w towarzystwie i śmierdzi. Rozumiesz, o co chodzi? Przepraszam. Nie, no ja się kurczę, ja wszedłem w lewy związek. Albo inny numer bandycki wywaliłem. Rozumiesz? Ja wiem, że ja teraz muszę dokonać radykalnej zmiany. A wiecie, że w wielu przypadkach, jak są sprawy nieodwracalne, bo są takie rzeczy, gdzie człowiek się może tak wierzący wkopać, że ma nieodwracalną rzecz. To wtedy, wiesz, na czym polegać będzie działanie Boże? Że On wręcz ci zbuduje drugi system życia obok. Ale On to zrobi. Ma do tego moc. Ale ty musisz wtedy w ogóle rzeczywiście powiedzieć, Boże, spieprzyłem życie. I On ci stworzy nowe środowisko, On zrobi to. Tamto już będzie nie do odbudowania. Rozumiesz? Napłodziłeś dzieci gdzieś po świecie, alimenty ci, rozumiesz, będą rosły, rosły i rosły. Będziesz musiał je spłacać. Rozumiesz, o co mi chodzi? To nie można niefrasobliwie podejść, kurczę, mam czworo dzieci po świecie, we wszystkich kolorach tęczy, rozumiesz, o co chodzi? I teraz, człowieku, i tu mam płacić w tym, tu płacić w tym, w wszystkich, co ja mam zrobić, proszę ciebie, Boże, co mam zrobić, rozumiesz? Boże, co ja mam zrobić? Ja mam w czterech walutach, proszę ciebie, cztery alimenty. Rozumiesz, o co ja mam zrobić w tym wszystkim? Bóg mówi, ja ci powiem, jak zrobisz konsolidację w banku. Ja cię nauczę, dziecko moje. Dobrze, Panie Boże, to już mnie prowadź do tego banku, jakkolwiek. Wiesz, o co mi chodzi? Chodzi, że On ci stworzy inne środowisko, On ci stworzy środowisko do życia, tylko inne, ale na przykład tamto już będzie. Będzie za tobą wisieć, ciągnąć jak stary wór. A chrześcijanie tak podchodzą, poszło. Co poszło? Dlaczego ja o tym mówię? Żeby nie popełniać takich błędów. Bo to są grube sprawy życiowe, grube sprawy. Grube rzeczy. Małżeństwa, posiadanie dzieci, wybory studiów, wybory zawodowe, kredyty, zobowiązania finansowe, idee życiowe, jakieś, nie wiem, wybieranie wzorców życiowych nawet. To bardzo ważne rzeczy. Ich nie można, bo to są jawne niesprawiedliwości. I nie można sobie podchodzić do nich banalnie, po prostu nic się nie stało. Nie, no bardzo dużo się stało. Rozumiesz? Przegrałem kawał życia. Bardzo dużo się stało. Mnie mierzą takie rzeczy, tacy niefrasobliwi chrześcijanie, oni tak chodzą i tak chodzi, łzy podskakuje.
Ja mówię, jesteś psychicznie chory. Z czego ty się cieszysz? Bóg jest ze mną. Nie rozumiesz mnie. Tak, Bóg jest z tobą. Tylko powiem ci, jak wygląda paradoks całej sytuacji. Nie masz do niego dostępu. Amen, Bóg jest, powiem jeden, Bóg jest w tobie. Ty se tak skaczesz i on se tak skacze. Rozumiesz, o co chodzi? Ty rżniesz głąba, on razem z tobą. Rozumiesz, o co chodzi? Odpowiedz głupiemu wedle głupoty jego, to Bóg powiedział, to on ci odpowiada. Ty, proszę ciebie, tak to i on, tak i tak przez życie. Tylko ty nie masz dostępu do niego. Ty nie masz cały czas dostępu do tego Boga. Brama błogosławieństw jest zamknięta. Życie ci zjeżdża w dół, rozumiesz? W dół lecisz. I ty se możesz tam lecieć w dół i krzyczeć, lecę w górę, halleluja, lecę w górę. Ty w dół lecisz. Właśnie pieprzysz sobie życie. Rozumiesz? Równiutko. I halleluja. Można i halleluja. Nie ma żadnego problemu. Posłuchaj, diabłu w ogóle nie zależy, jaką pieśń śpiewasz. Bylebyś szedł w określonym kierunku, który on ci zaproponuje. A pieśni, jakie chcesz, możesz śpiewać. Rozumiesz, o co chodzi? Możesz halleluja, halleluja. Ja pamiętam kiedyś na początku mojego nawrócenia, ja szedłem, śpiewałem, mówiłem wam do nieraz, wszystko daję Jezusowi, z jego łaski pragnę żyć. Taką miałem grubą Biblię, wszędzie z nią szedłem i szedłem do burdelu, proszę ciebie, do prostytutki. Aż po same drzwi śpiewałem. Całą żelazno przeszedłem, prześpiewałem. Rozumiesz, o co chodzi? No i to w ogóle byłem szczęśliwy, mega w ogóle człowieku. I szedłem, patrz, co może być w człowieku. Jaki człowiek? Człowiek to jest ciekawa konstrukcja. Naprawdę jesteśmy jedyni w swoim rodzaju. Słuchajcie. Mistrzostwo świata. Więc nawet jeśli chcesz, żebyście to zrozumieli, musicie przed Bogiem powiedzieć, Boże, dołożę wszelkich starań, żeby nie popełniać błędów życiowych, tych grubych rzeczy. Ucz mnie, Duchu Święty. Stwórz we mnie takie czerwone światło, żebym widział, że kurczę, tego mostu się nie przekracza. Rozumiesz? Nie przekracza się tego mostu. Bo może być o jeden most za daleko. Rozumiesz, o co chodzi? Za daleko może być za chwilę. I nie będzie, o, ja nie ma problemu, w ogóle Bóg mnie podniesie. To nie chodzi, że cię Bóg nie podniesie. Chodzi o to, że ty spieprzysz sobie kawał życia. Nie rozumiesz tego? To ja znam ludzi, co siedzą do żywocia w więzieniu i też są narodzeni z Bożego Ducha. No i co z tego? Właśnie kolega do nas przysłał list, żeby go w Koronowie odwiedzić. Nasz brat w Chrystusie z dożywotką. Halleluja! Idzie do nieba. Tak? Tylko grzeje, kurczę, dookoła. Tak? Jak wyjdzie na warunkowe, to będzie miał 7,5 dychy. Rozumiesz, o co mi chodzi? Ja nie wiem, czy to jest, kurczę, rozumiesz, Boże błogosławieństwo. Ja nie wiem, czy można tak powiedzieć, że jest błogosławiony przez Pana. Można tego dorabiać, różne rzeczy, proszę ciebie, nie wiem co, że kurczę, twoja owsianka będzie smaczniejsza niż kolegi obok, rozumiesz? I twoje parówki będą kurcze bez salmonelli, a kolega będzie srał, proszę ciebie, na trzeci zagon, jak ich się naje, tak? W porządku, można to powiedzieć, Pan ze mną. Tylko wiesz co? Kurczę, to jest, ludzie, to jest za krótkie trochę, okej? Okay? To trochę za krótkie jest. Że moje parówki są, kurcze bez salmonelli, a kolegi z salmonellą. W jednej celi, człowieku. Wiesz, o co mi chodzi? Ale błogosławieństwo. Chrystus to dla mnie wywalczył. Rzeczywiście. Kurcze, ty masz pojęcie, kurcze, o Chrystusie jak świnia o lataniu. Rozumiesz? Jak ty to błogosławieństwem nazywasz. No bo można i potem świadectwa z tego kleić. Rozumiesz? No sorry. Nie o to chodzi z Bogiem. On ci zbuduje, jak ty spokutujesz, on ci zbuduje nową przestrzeń. Amen. Tylko wiesz, pewnych rzeczy, kurczę, się już nie załatwi, być może. Druga rzecz, taka niesprawiedliwość, to jest arogancja na poznanie. Bóg przez proroka powiedział,
że jego ludzie giną, gdyż brak im poznania. Słowo brak nie odnosi się jedynie do nieposiadania go, ale również do nie jakby niedoceniania go. Rozumiesz? Brak. Czyli brak polegający na tym, że w ogóle nie, to nie jest dla mnie ważne, ja nie muszę poznawać. Masa chrześcijan nie poznaje. Oni mają w nosie poznawanie. Jawną niesprawiedliwością jest pogląd, że to, co przyswajamy jako Bożą prawdę, może być jednocześnie przez nas lekceważone. To jest niesprawiedliwość. To jest to, o czym tutaj dzisiaj mówiliśmy, o czym mówiła Ewa, o czym Michał potem wspominał. To jest jawna niesprawiedliwość. Nie poznaję. Dlaczego nie poznajesz? Bo jakim prawem ty nie poznajesz? No nie wiem tego. Dlaczego ty nie wiesz? Dlaczego ty nie wiesz? W dzisiejszej dobie, kurczę, informacji? W dzisiejszej dobie możliwości? Nie poznawać? Nie dowiadywać się? A w ogóle wiecie, ludzie myślą, poznanie polega tylko na tym, że czytam Biblię. Biblia, tak, Biblię się czyta całe życie. To nie chodzi o takie poznanie. To nie chodzi o to. To chodzi o to, że my jako Boży ludzie nie możemy być głąbami. Rozumiesz? Nie wiesz czegoś, się wyszkul. Nie potrafisz czegoś, się naucz. Rozumiesz? Dowiedz się. A nie, nie wiem, Bóg ze mną. Wiesz, ja nie wiem, Bóg ze mną. Albo Bóg wie. Bóg wszystko wie. Przede wszystkim Bóg wie, że ty nie wiesz. Pierwsza wiedza Boga. A ponieważ On cię kocha, to mu zależy, żebyś nie był głąbem. Rozumiesz, o co chodzi? Chciałbyś mieć taką relację z Bogiem, idziesz na modlitwę i słyszysz, cześć, głąbie. Panie, to ty? No jak to? Szrek? Wiesz, o co chodzi? No tak. Chrześcijanie uważają, że mogą być głąbami. No nie będę wiedział, nie muszę wiedzieć, to on wie, to tamten wie, nie. Ja na przykład nie mam czego, ja muszę wiedzieć. Ja muszę ten swój nosek wsadzić w każdą dziurkę, rozumiesz, zobaczyć, aha, to się tak sprawy mają. Ja się boję nie wiedzieć. Nie wiem, czy wy mnie rozumiecie. Ja mam lęk wewnętrzny przed niewiedzą. Ja w ogóle uważam, że wszechogarniająca świat głupota, rozumiecie, jest natury demonicznej w ogóle, tak? I niewiedza jest z tym ściśle związana. Ja nie wiedziałem, popełniłem błędy tutaj w tych działaniach finansowych, bo ja nie wiedziałem. Dlaczego nie wiedziałeś? Dlaczego nie wiedziałeś? Trzecia niesprawiedliwość to jest lenistwo. To wielka niesprawiedliwość z punktu widzenia otrzymania od Boga absolutnie kompletnego warsztatu życiowego. Lenie to są ludzie niesprawiedliwi przed Bogiem. Rozumiecie? To niesprawiedliwi ludzie. Gdy człowiekowi Bożemu nie chce się wprowadzać Bożych projektów, tym samym zajmuje, jakby zdejmuje on siebie z drogi Bożych błogosławień, wyprowadza się z tej drogi. On nie chce, bo on nie będzie, bo on to jest za ciężkie, bo to jest za trudne, bo to jest takie, bo to jest takie. Rozumiesz? To właśnie, co tutaj było powiedziane, co Ewa mówiła, no bo modlę się o jakieś pieniądze, przychodzi odpowiedź, ale nie, bo ja myślałem o pracy biurowej, bo ja mam takie, że ja jestem, mam powołanie na stanowisko kierownicze jednak. Co ty masz wspólnego z kierownicą? Co ty masz z kierownicą, jak ty sam sobą nie potrafisz pokierować? Wiecie, ile tutaj jest w Warszawie pracy z zamieszkaniem razem? Tutaj, żeby dostać robotę za 4,5 tysiąca plus mieszkanie i wyżywienie, to nie ma żadnego problemu, bo jesteśmy w Warszawie. Rozumiecie, o co chodzi? Z zamieszkaniem i z wyżywieniem jeszcze. To Warszawa jest, przypominam. Rozumiesz? O, Warszawa.
Nie pójdziesz ty? Nie ma problemu. Przyjdzie ktoś za wschodniej granicy. Żaden problem. On podziękuje za to i będzie tam sobie pracował. A ty będziesz się modlił w innych językach, proszę ciebie, z pustym brzuchem, rozumiesz? I z wizją, że ty jesteś powołany, proszę ciebie, do pracy biurowej. Człowiek jak, taki człowiek jak z takich rzeczy pokutuje, rozumiecie, o co chodzi, to widzi, że tak naprawdę jedyną rzeczą, którą on na dzisiaj mógłby wykonywać w biurze, to być dziurkaczem. Tylko i wyłącznie. Dziurki mógł robić, proszę ciebie, w kartkach. Bo to jest tylko poziom. Bo człowiek w ogóle, który tak myśli, w ogóle, on nie myśli, żeby zarobić kasę, tylko mówi, zarobić kasę, ale teraz jeszcze zarobić muszę kasę i nie mogę się przy tym zmęczyć, muszę mieć czas na ewangelizację, muszę mieć czas na te wszystkie sprawy. Jak ja bym był kobietą wierzącą i miałbym wierzącego męża i mąż by do mnie powiedział, ja muszę mieć czas na ewangelizację, ja muszę mieć czas na spędzanie z Bogiem, rozumiesz? To ja bym poczekał ten tydzień. Po tygodniu bym powtórzył moją petycję. Gdy on by dalej twierdził, że musi mieć czas z Bogiem, że musi mieć czas na ewangelizację i tak dalej, no nie? Natychmiast zacząłbym się pakować. Ja bym nie rozmawiał. Ja bym wziął moją walizeczkę i się zaczął pakować. Gdzie idziesz, kochanie? No wyprowadzam się od ciebie. Dlaczego się ode mnie wyprowadzasz? Bo jesteś leniem śmierdzącym. Nie będę z tobą mieszkać. Dlaczego miałabym z tobą mieszkać? Na przykład. Jak ty uważasz, że ty nie pójdziesz do tej pracy, bo ty chcesz mieć czas na ewangelizację. Powiem ci, co zrób. Idź, zewangelizuj najpierw zakład pracy. Jak poszedłem pracować do chłodni, zewangelizowałem wszystkich. Wszystkich ludzi tam. Od prostej pani, która truskawki zamiatała, po dyrektora głównego. Wszyscy usłyszeli Ewangelię. Byli świadkami znaków, cudów, manifestacji Bożej mocy ze wskrzeszeniem zmartwych na ich oczach. Takie coś zrobiłem. Zewangelizowałem bardzo duży zakład produkcyjny. Rozumiecie? Mając na to 35 minut podczas zmiany tylko. Bo tyle trwała przerwa. I to było sprawiedliwe. I Bóg mnie uczcił. Bo Bóg zawsze uczci swoich sprawiedliwych. Teraz posłuchaj mnie. Albowiem sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Nie wiem, czy ty rozumiesz to słowo. To nie jest o odrodzonym duchu. Chodzi o to, że ten, który jest sprawiedliwy w swojej duszy, będzie potrafił żyć z wiary. Bo to nie jest nakaz, tylko stwierdzenie. Kto będzie żył z wiary? Bóg, no jak to kto? Mój sprawiedliwy. Czwarta niesprawiedliwość to bezmyślność. Po latach służby w królestwie śmiem stwierdzić, że myślenie nie jest mocną stroną większości Bożych ludzi. To nie jest mocna strona. Ja uważam, że większość ludzi w Kościele Jezusa Chrystusa to są ludzie bezmyślni. Przepraszam, jeśli to jest dla kogoś raniące, ale ja tak uważam. Są bezmyślni ludzie. Takie ludzie specjalnej troski. Ja wiem, że do Kościoła przychodzą ludzie, którzy są poranieni, pobici. Ja to wszystko rozumiem. Nie neguję tego. Chodzi mi o to, że musimy spojrzeć na fakty. Ja wiem, że przychodzi się do Kościoła jako człowiek poraniony, zniszczony, rozwalony wewnętrznie. Ja to wszystko rozumiem. Na początku to jest szpital. Tutaj się wpełza, do kościoła się wpełza, pełznę.
ledwo żyję. Wiesz, o co chodzi? Adrenalinę mi wstrzyknęli z krwi Jezusa. Chodzę, człowieku, dopiero ściany, sufit, podłoga, wiem, o co chodzi. Wiesz, w porządku, normalna sprawa. Chorzy potrzebują lekarza. Wszyscy byliśmy chorzy. Chorzy, spotkaliśmy Jezusa. Rozumiesz, o co chodzi? I wziął nas do szpitala. Bo gdzie się bierze chorych? Do szpitala. Chorych się nie wysyła na pole walki. Na pole walki by ich dobili. To do kościoła, do szpitala i tam ich się, kurczę, przewija i czyści, i myje, i wszystko. I wiecie co? Ja potem zabrałem ludziom, mówią, ty, jest dobrze. Ale petarda. Po raz pierwszy znalazłem środowisko, gdzie nie muszę myśleć. Wow. No po prostu super. Nauczyłem się języka, ale to jest cudowny język. Jak u ciebie, halleluja, wszystko dobrze. Jezus jest moim Panem, nigdy nie było lepiej. Wszystko bardzo dobrze. Ile przynosisz pieniędzy do kościoła? 30 zł w miesiącu. A ile jesteś w kościele? 2 lata. Ty przez 2 lata żyjesz za 300 zł miesięcznie? Rzeczywiście złóż świadectwo, że jesteś cudem. Normalnie weź mikrofon, powiedz... Żyję w ogóle za 10 zł, ja i dom mój. Ja, za 10 zł żyjemy. Po prostu jesteśmy... Rozumiesz? Wracam do domu, normalnie żona przez wiarę robi steki. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle jest petarda, nie? Od razu mi się przypomina rodzina Griswoldów, kurczę, człowieku, rozumiesz? Hamburgery ze wszystkim, tylko nie z hamburgerem. Rozumiesz, o co chodzi? Bułka, dodatki, ketchup. Wiesz, o co chodzi. Pojechali do rodziny na wieś, no. Hamburgery bez hamburgerów. Jest, ja uważam, że bezmyślność to jest potężna niesprawiedliwość. Mam wrażenie, że myślenie zostało zepchnięte na boczny tor życia. W życiu wierzących ludzi. Zepchnięte. Takie coś sobie stworzyli. Rozumiecie? Myślicie, że my to daleko od tego odstajemy? W ogóle nie. Się trzymamy w ścisłej czołówce. Słowo honoru. No, bądźmy obiektywni. No kurczę, wiecie, no postawmy, kurczę, wszystko na nogi. Jak mamy stawiać, to stawiajmy to na nogi. Stawiajmy na nogi to wszystko. Niech, kurczę, ta maszyna, która ma potężną ideę i potężny cel, rozumiecie, zapieprza, kurczę, rozumiesz, jak Boży kombajn. Ale uznajmy takie właśnie rzeczy. Zastępuje się myślenie różnego rodzaju stwierdzeniami pod tytułem prowadzenie ducha. Nawet duch mnie tak prowadzi. Lub na przykład przekonanie. Mi się czasami chce przepytać kogoś, na przykład, co ty rozumiesz przez to, że ty masz wewnętrzne przekonanie. Weź mi i rozpisz to. Bo wiecie co? Ja wam mogę rozpisać moje wewnętrzne przekonanie. Każde. Ja ci to rozpiszę i zargumentuję. Rozumiesz? Jesteś w stanie komuś rozpisać swoje przekonanie wewnętrzne? Jak tak, to okej. Ale dla mnie myślenie zostało tym zastąpione. Prowadzenie ducha. Wewnętrzne przekonanie. Uważam, że to zaczęło zastępować myślenie u ludzi wierzących. Myślenie. Ludzie myślą, że jak się narodzili z Bożego Ducha, znaleźli się w ogóle w systemie w ogóle pełnej Ewangelii, to o ich to w ogóle wyrzuca z miejsca myślenia. No nie musisz już myśleć. Teraz już nie muszę myśleć. Bóg mnie prowadzi. A myśli gdzie? No myśli to takie... Ja nie, ale Bóg ci nie zabrał myśli. Co ci Bóg zrobił? Lobotomię? Mózg ci wyciął? Po co? Dlaczego miał być to Bóg zrobić? Bóg ci dał mózg? To jest, nie wiem, czy rozumiesz, że rzeczy Boże są wieczne. Mózg jest po to, żeby go używać. To Peter Daniels właśnie powiedział, mówi do żony, pamiętaj, jak przyjdzie czas, że będą przeszczepy mózgów, a ja bym umierał, to tylko mi nie przeszczepiaj mózgu chrześcijanina. Mówi, jesteśmy bogaci, to mi w ogóle normalnego człowieka ze świata przeszczep mózg, bo ja nie chcę mieć problemów, mówi. Rozumiesz, po co mnie to? No, dylematy życiowe. Rozumiesz? 15 tysięcy razy będę się zastanawiał, czy to jest rzeczywiście, czy to są drzwi. Czy na pewno to są drzwi?
rozważę. Człowiek z normalnym mózgiem to by wyszedł i poszedł. Albo, i rozumiem, albo wszedł i został. Chrześcijanin będzie się zastanawiał. Bezmyślność to cecha nabyta. Rozumiecie to? Żaden człowiek się nie rodzi bezmyślny. To jest nabyta cecha. To jest cecha nabyta, dlatego że to jest wygodnie. W ogóle w dzisiejszych czasach jest cholernie wygodne. Nie myśleć. Po co ja mam myśleć? I to samo w ogóle, i potem to się przekłada na Boga. Po co ja mam myśleć, ja mam Ducha Świętego? Posiadanie Ducha Świętego w ogóle nie zmienia Bożego parametru funkcjonowania człowieka. Człowiek ma myśleć. Jak jesteś bezmyślny, to się musisz nawrócić z bezmyślności. Rozumiesz, o co chodzi? Zauważ, nie wiem, czy wy zauważyliście, że z człowiekiem wierzącym, no wiesz, u nas wielokrotnie w Kościele, to jest ciężko się porozumieć. Ciężko z nim wymienić jakieś konstruktywne w ogóle, jakieś o czymś konstruktywnie porozmawiać. To jest ciężkie cholernie. Tak zakręca, tak podchodzi, tak wychodzi. Wiecie, o co chodzi? Tak? Takie opowiada o przeżyciach swoich. Ja czasami słucham, jak ludzie opowiadają o przeżyciach swoich. Są takie przeżycia, takie... Ja wiem, te przeżycia są, bo człowiek wybrał taką drogę przeżyć. Bo te przeżywanie odsuwa tego człowieka od realizmu codzienności. Wiesz, o co chodzi? Odsuwa go. Przeżywam. Przeżywaj. Nikt ci nie zabrania przeżywania. Ale myśl. Zacznij myśleć. Myśleć. Rozumiesz? I te sformułowania w ogóle, że Bóg mnie pokierował do tego, Bóg mnie pokierował do tego, Bóg mi to pokazał, Bóg mi tamto. Co to kogo obchodzi, powiedz? Na przykład mnie to w ogóle, mnie osobiście to w ogóle nie obchodzi takie coś. Wiesz, co mnie obchodzi? Sukces widzialny w twoim życiu. Mnie nie obchodzi, kto ci co pokazał, skąd ty to wziąłeś. Weź ty osiągnij sukces, weź to zrób. Po co ty mi przychodzisz i ty mi wyjaśniasz całą genezę tego, co ty przeżywasz? W jakim celu? Po co? Znaczy ja rozumiem, że mnie lubisz. Albo uważasz, że ponieważ jestem twoim duchowym ojcem, to cię wysłucham. Bo ci się to należy jak psu Buda, żebym ja ciebie wysłuchał. Okej, okay, będę cię słuchał. Będę ci przytakiwał nawet. Rozumiesz, jak zobaczę, że nie ma innego wyjścia. Chodzi o to, pokaż mi to. Weź mi to pokaż. Pokaż mi, weź mi coś pokaż. Rozumiesz, o co chodzi? Przestań przeżywać coś, tylko weź mi pokaż coś. Weź mi produkt pokaż. Ja już to zrobiłem, bo ja się rozumiem. Ja dobrze, pokaż ten produkt. No wiesz, ale ja ci powiem, co ja zrobiłem. Nie chcę wiedzieć, co zrobiłeś w tej sprawie. I kto cię tam prowadzi. Co to kogo obchodzi? Produkt pokaż. Jakub mówi, pokaż mi swoje uczynki. Rozumiesz? Porozmawiajmy. Pamiętam, jak my z Ewą zaczynaliśmy pracować na początku, Ewa jest po filozofii, ile ona musiała zrobić różnych rzeczy ze swoim umysłem, żeby zacząć jakby nazywać rzeczy, jakby też określać rzeczy jasno. Nieraz się potem śmialiśmy, ona mówi, kurczę, bo tam wszystko było, to zależy, jak się czujesz, to zależy. Wiesz, o co chodzi? To zależy. No ale jak zależy? To rozważmy. A może tak się czuję? A może tak się czuję? Rozumiesz? Bo to jest lęk przed normalnością. Bezmyślność to jest nabyta cecha. To niewytrenowane myślenie. Ludzie mają niewytrenowane umysły. Nie trenują tych umysłów. Nie trenują ich.
po co mam trenować umysł? Ja mówię, jak to po co? Przecież to jest organ, który ty używasz, człowieku. Ty nie trenujesz umysłu? A co ty trenujesz? Ducha trenuję. Ja mówię, jak świat światem, tak ducha nikt jeszcze nie wytrenował, bo to jest zbyt doskonały. By to takiego nie masz wytrenować. Jak wytrenujesz ducha? Tak jakbyś powiedział, buduję ducha, karmię ducha. Rozumiesz, o co chodzi? To są bzdury. To bzdury. To się nie mieści w ogóle w kategoriach dogmatów prawdy. Zostaw ducha. Ty bierz z tego ducha. Weź z niego coś. Tam jest kompletna w ogóle informacja. Weź z niego, dowiesz się, zajrzysz w ducha i tam w ogóle taki napis, włącz myślenie. Skąd to? Z ducha. Taka informacja z ducha. Masz od ducha informację. Włącz myślenie. Włącz myślenie. O, chcesz takim, to może być taki ton. Pasuje ci, zależy tam, każdy z was jakiś tam ton Boga sobie zrobił. Bóg jest zgodny, to ten ton się zgodził. Słowo honoru. Ja to wiem. Chcesz mieć taki ton? Ho, 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 ho. To masz. I odbierasz takie rzeczy w modlitwie. Jam jest Pan. Wiesz, o co chodzi? W porządku. Możesz tak mieć. To jest, ja się nawet, bo masz do tego pełne prawo, jesteś wolny jak sanki w maju. Możesz mieć takie coś. Wiesz, o co chodzi? Chcesz mieć jak Joda, będziesz jak Joda będzie do ciebie mówił. Bogu jest wszystko równo. On nie ma kompleksów, on jest wyluzowany. Rozumiesz, o co chodzi? Tak? Nieważne. Ważne, że zajrzysz w ducha, zobaczysz, włącz myślenie. Jak to, panie? No zacznij umysł trenować. Trenować umysł. Umysł trenować. Trenować. Zacznij myśleć. Zastanawiać się. Nie brać, kurczę, rozumiesz, wszystkiego, jak leci. Zacznij myśleć. Człowiek bezmyślny to człowiek, który nie kontroluje swojego życia. Rozumiecie to? Ludzie bezmyślni nie kontrolują życia. To życie ich kontroluje. Oni tak idą przez te życie, tak się toczą w ogóle, się wtoczyłem się gdzieś, mówią, jestem w człowieku. Rozumiesz? I stoi. Już Sokrates powiedział, że niezbadane życie jest niewarte życia. To tyle tysięcy lat temu, to niezbadane życie. Ktoś nie bada tego, nie zastanawia się. To naprawdę ten człowiek nie żyje. Ale ma krzyżyk wytatuowany na czole. Rozumiesz, o co chodzi? Jestem dzieckiem Boga. Tak, jesteś. Jesteś dzieckiem Boga. Nie myślisz, ale jesteś dzieckiem Boga. Tak, zaliczasz się do tej rodziny. To jest niesprawiedliwość nie myśleć. Bezmyślność manifestuje się za pomocą dezorientacji i rozproszenia. Ludzie, którzy są zdezorientowani w życiu i rozproszeni, to ludzie bezmyślni. Rozumiecie? Gromią duchy chaosu i zamętu. Precz duchy chaosu, precz duchy zamętu. Nie wiem, czy wy to zauważyliście. Gromisz, jeśli jesteś uczciwy, spójrz teraz. Gromisz te duchy chaosu i zamętu i dalej jest chaos i zamęt. Jak to wytłumaczyć od strony teologicznej? No jak? No jak to można wytłumaczyć? Jest napisane, demony wyganiać będą. No wyganiasz demony, one dalej są. No jak mogą być demony dalej? No jak? Jak to się dzieje, że są demony dalej, a ty je wyganiasz, a one są? Jak? Musi być coś z twoją głową nie w porządku. Weź to uznaj, że coś jest z bańką krzywo. Nie demony. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? One przychodzą, bo coś z bańką jest krzywo. Dezorientacja i rozproszenie jest stanem umysłu. 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 Dezorientacja i rozproszenie. Duchy chaosu i zamętu przychodzą tam, gdzie jest dezorientacja i rozproszenie umysłowe. A rozproszenie i dezorientacja są tam, gdzie jest bezmyślność. Po prostu. Rozumiesz? Bezmyślność. Człowiek bezmyślny nie skupia się na rzeczywistości, tylko przeżywa ją taką, jaką ona jest. On ją przeżywa. A rzeczywistość, która nas otacza,
Ona nie jest po to, żeby ją kompletnie przeżywać, bo w tej rzeczywistości jest wszystko, ludzie. Tam jest cały syf piekła również. To nie jest, to co nas otacza, nie jest po to, żeby to wziąć i przeżyć. Rozumiesz, o co mi chodzi? To nie, to trzeba z tego wyselekcjonować pewne rzeczy, które się będzie przeżywało i z tych wyselekcjonowanych rzeczy ułożyć sobie gabaryt życiowy i sobie w tym pomykać. A nie wszystko ja teraz, proszę ciebie, przeżyję tutaj. Rozumiesz? No jak? To jakbyś sobie kupił czekoladę w tej tekturce i z tym sreberkiem i zaczął gryźć. Co tam? Czekoladę jem. No tak, ale jest jeszcze karton, jest sreberko. Trzeba to wyjąć z kartonika, zdjąć sreberko. A nie rzucić jak szczerbaty na suchary. Proszę ciebie, czekolada jest. Czekolada jest w środku. Pudełeczek nie jemy, sreberek nie jemy, bananki obieramy. Rozumiesz, o co chodzi? Robimy takie rzeczy. Kartofelki też się obiera. Co? Zazwyczaj, no. Kurkę zabić, oskubać. Wiesz, o co chodzi? Nie, że kurka chodzi, rzucić się, odgryźć kark. Tak? Co dzisiaj jadłeś? Kurczaczka. Z czego? Z rożna. Jak to się stało? Zagryzłem kurę, rozumiesz, i pogrzebałem drutem z gryla w zębach. Rozumiesz, o co mi chodzi? Bezmyślność. To nie jest w ogóle kurczak z gryla. Tak? Zagryzłeś kurę. Jesteś bezmyślnym człowiekiem. Przecież Bóg kazał ludziom zarządzać rzeczywistością. Mówi, w ogóle stwarza człowieka i mówi, zarządzaj, buduj, rób to, płoć, ruć, rób tam wszystko sobie. W ogóle masz ten świat. To nie było tak, że w ogóle człowieku, wiesz, stworzył to wszystko, a potem w ogóle, wiesz, kurczę, zrobił tą figurę, tchnął w tą figurę ducha, no nie, założył go na proce, proszę ciebie, i mówi, dobra Adam, leć, w ogóle jadam, łbę w drzewo, bu, skała, rozumiesz, gleba, w ogóle, tak nie było, on powiedział, zarządzaj, Adaś, zarządzaj, nie dam rady, dam ci Ewę, razem będziecie, zarządzaj tym wszystkim, tak, ale zarządź, a nie się rozpędź i w to wpadnij. Ja w ogóle oglądam wielu wierzących ludzi, rozumiecie? Oni wpadają w życie. Wpadłem, nie wiem, co to się stało. Szatan mnie zaatakował. Czemu cię zwolnił z pracy? Szatan mnie zaatakował. Nie mogę dojść do porozumienia z mężem czy żoną. Czemu? Szatan jest u nas. Mamy trójkąt, ja, mąż, szatan. A Jezus też wpada czasem. Rozumiesz? Jak impreza, to impreza. Szok! Ja, mąż i szatan. A rozumiecie, o co tu chodzi? Cóż za bezmyślność. Bezmyślność to niesprawiedliwość w akcji. Pamiętajcie o tym. To jest czysta niesprawiedliwość. Piąta rzecz to jest brak konsultacji. To jest niechęć do konsultowania się w sprawach życiowych. Ta niechęć do konsultowania się wynika z odrzucenia zdrowej zależności na rzecz niezależności. Rozumiecie? Ja niezależny jestem. Wolny. Nie będę się konsultował. Niezależność to grzech. To antytrójca. Niezależność to antytrójca. Stwórzmy człowieka, rzekł Elohim, na nasz obraz stwórzmy go, jam Pan. Niezależność jest antytrójca, to jest demoniczne. Jakby Bogu zależało na niezależności, to by każdego człowieka oddzielił od drugiego człowieka jakąś niewidzialną barierą. Ale Bóg stworzył ludzi jako społeczność. Ciało Chrystusa jest tego w ogóle proroczą informacją o tym. Niechęć do konsultowania się to jawna niesprawiedliwość. Mądrość Boga prowadzi człowieka do konsultowania zarówno swoich założeń, jak i swoich działań. To się konsultuje.
działania konsultuje się z uwagi na to, aby stworzyć lepsze projekty, a założenia konsultuje się, aby nie popełniać błędów. Rozumiecie? Po to się to robi. Koniec języka za przewodnika. To jest normalna sprawa. Kto pyta, nie błądzi. To są mądre zdania, mądre przysłowia. Rozumiecie? One wynikają w ogóle z tego, jaka jest rzeczywiście potrzeba, realna potrzeba drugiego człowieka. To jest sprawa związana z konsultacją. Ludzie takie błędy popełniają w różnych dziedzinach, czy biznesu, czy w czymś innym. Nie zapyta, nie przyjdzie. On sam wymyśli, zrobi. I dlaczego? Miałem prowadzenie. Może to bokiem wychodzi, to miałem prowadzenie. Kto cię poprowadził w tej decyzji? Ale lepszy jest numer, że on potem, ten człowiek, ten co miał te prowadzenie, nie skonsultował się, tylko postąpił według tego prowadzenia, to on potem nie wspomina już o tym, że miał te prowadzenie. Wiecie, jak sprawa się rypnie, jak tam kurczę wszystko dymić zaczyna, to on już nie mówi, to było Boże prowadzenie. Bo by się okazało, że to, bo to trzeba, wiecie, co robić, właśnie usprawiedliwić Ducha Świętego, jego odpychamy od tego. Teraz co robimy? Teraz w ogóle milczeniem to spowijemy ten temat. Nie będziemy o tym mówić. Po co mamy mówić? Należałoby spokutować, powiedzieć, przepraszam, Panie Boże, kaszana. Nie skonsultowałem, po pierwsze, pierwszy grzech. Po drugie, ciebie to wkręciłem od razu. Po trzecie, w ogóle bałem się jeszcze przy tym wszystkim, w ogóle. Po czwarte, w ogóle czułem się taki, wiesz, Panie, że pójdę się kogoś zapytam, to wyjdę na tego głupszego. W ogóle. Że to jest normalne, że jak się kogoś pytasz, to mnie wiesz. Rozumiesz mnie? Jak się kogoś pytasz, to jest normalne, że mniej wiesz niż ten człowiek. Czyli on wie więcej. Proste. To cię od razu pozycjonuje. To nie zapytam, bo to... Ja mówię, ale to nie, ale to zrób, to jest normalna pozycja. Spytaj się. Ileż błędów życiowych nie powstałoby, gdyby Boży ludzie pytali się o sposoby działania ludzi mądrzejszych od siebie. Masę rzeczy by nie... Ja w ogóle, żebym te rzeczy wiedział kiedyś, ja bym nie popełnił masy błędów w moim życiu. Bym się zapytał. Po prostu, nie? Bo co się było pytać? Arturkowi się wydawało, że w każdej sytuacji sobie poradzi. Taki grzech miałem. Wiecie? Grzech. W każdej sytuacji sobie poradzę. Taki grzech. Pytanie, dlaczego sobie radzić w jakichś sytuacjach? Ja nie rozumiem tego dzisiaj. Co to jest w ogóle, że ja sobie mam radzić? A dlaczego ja sobie mam radzić? Ja w ogóle dzisiaj nie wyważam otwartych drzwi. Ja mam tak wywalone na to, czy ja sobie z czymś nie radzę. Wiecie, co mnie interesuje? Sukces mnie interesuje. Mnie interesuje sukces, a nie to, czy ja sobie poradzę, czy nie poradzę. Bo to jest było związane z niskim poczuciem własnej wartości. Ja sobie udowodnię. Nie pójdę się, nie spytam. Nie spytam się pastora, nie spytam się. Nie. Ja sobie poradzę. Kto ci każe sobie radzić, ty? Ty patrz na sukces. Bądź pragmatykiem, bądź człowiekiem, kurczę, wiesz. No weź... Pytaj się, idź się pytaj. Ja się non-stop, im dłużej chodzę z Bogiem, tym więcej szukam w ogóle ludzi mądrzejszych ode mnie. Jak ja się genialnie czuję wśród ludzi, którzy w ogóle więcej ode mnie wiedzą. Bo to jest petarda. Gdzie się nie odwrócę, to mogę z czegoś zaczerpnąć. Rozumiesz? Ta niechęć pytania ma podłoże albo chorobowe, albo wręcz demoniczne. Namaszczenie Zosi Samosi, przyjaciele, to jest prosto z piekła. Każda Zosia Samosia, rozumiecie, ma powiązanie z szatanem. Szatan jest samotny, w związku z tym musiał być samodzielny. Nie ma Boga, co go wspiera. Lucyfer nie ma nikogo. On nie ma do kogo iść się zapytać, no bo o jemu nikt nie odpowie. Rozumiecie, o co chodzi? Zosia Samosia. Po prostu. I ostatnia rzecz to jest samoobrona. To jest czysta niesprawiedliwość również. Samoobrona wyrasta z braku pokuty. Człowiek, jeśli nie pokutuje, to się będzie bronił. Każdy.
i będzie używał wszystkich metod, jakie są możliwe, żeby tylko w ogóle wyjść obronną ręką z danej rzeczy. Będzie się bronić. Człowiek zamiast przyznać się do błędu, przyjmuje postawę tłumaczenia się i udowadniania swoich decyzji i bronienia swoich postaw i reakcji, i to jest jawna niesprawiedliwość. Po co to robić? Szczególnie w ogóle w relacjach, które są relacjami w ogóle na przykład rodzinnymi w kościele. Po co takie rzeczy robić? Skąd takie pomysły? To jest niesprawiedliwość. Rozumiecie? Ja pamiętam, jak teraz wrócę jeszcze do Wiktora, syna naszego, jak jakiś czas temu właśnie sobie pogadaliśmy. On przyszedł do nas, usiadł z nami w pokoju, ze mną i z Agatą, jakieś ze 2 tygodnie temu, może ze 3, i mówi, ja wam muszę powiedzieć pewne rzeczy. I usiadł z nami, wiecie, co on zrobił, ten chłopak? Tak w ten sposób, po raz pierwszy, normalnie, na spokojnie, on nam powiedział o wszystkich rzeczach ze swojego życia, nie? Które były błędami. On sobie zrobił analizę i wiecie, co zrobił? Zebrał tą całą analizę, którą sobie zrobił i przyszedł do nas, do rodziców i nam o tym powiedział. To nie były sprawy dotyczące nas. To nie chodziło o nas, absolutnie, że tam nam coś zrobił, my przez niego. Nie, nie, nie. Jakieś straty mieliśmy, nie. On nam powiedział o swoich życiowych błędach. W ogóle usiadł i mówi, kurczę, mówi, nareszcie. Nareszcie w ogóle mam to za sobą. Ja to w ogóle, ja mówię, ja się czuję lżejszy, ja się czuję lepszy w ogóle niż byłem mega. Ja się bardzo dobrze czuję. Rozumiecie? Zamiast się bronić, ile to energii na samoobronę idzie, ludzie? Bardzo dużo. Każde pierwsze spotkanie z Jezusem odbyło się na gruncie życiowego bagna człowieka. Więc skąd myślenie, że należy się wybielać zamiast się doczernić? Ja nie wiem. Każdy z nas przyszedł do Boga brudny jak świnia. Każdy z nas. Skąd pomysł się bierze? Zobaczcie, jakie to jest demoniczne. Skąd pomysł na tą samoobronę się bierze? To ja ci wyjaśnię. Ja mówię, ale ja nie chcę, żebyś mi wyjaśniał. Nie wyjaśniaj mi. Nie wyjaśniaj mi, proszę cię, bo jeżeli chcesz ze mną porozmawiać na argumenty, to ja cię zmiotę. Mówię, nie rób tego w ogóle, bo nie dasz rady. Po prostu nie dasz rady, bo ja wiem, jaka jest prawda, ty nie dasz rady, więc nie rób. Zdejmij gardę, nie broń się, nie tłumacz mi się. Powiedz, jak się sprawy mają. Rozumiesz? Powiedz to. Wtedy pociągniemy tematy dalej. Bo to jest niesprawiedliwe, że ty się bronisz. Niesprawiedliwe, że ty się tłumaczysz. Niesprawiedliwe po prostu. Gdzie się grzech rozmnożył, tam łaska obfitowała. Tak stoi w Piśmie Świętym. Gdzie się grzech rozmnożył, tam łaska obfitowała. A nie gdzie grzech został spacyfikowany, tak? Zamknięty w ogóle w system samoobrony. To pokuta, a nie samoobrona, jest drogą do uwolnienia mocy w życiu człowieka. Gdy człowiek przestaje się bronić i przyznaje się do swojego stanu, to dopiero wtedy jego odrodzony duch jest w pełni zdolny, żeby uwolnić moc. Wcześniej to jest niemożliwe. Widzisz, jeżeli człowiek Boży chce żyć realnie w Bożym błogosławieństwie, to nie może brnąć w niesprawiedliwość. Po prostu nie może tego robić. Bo Boże błogosławieństwa będą niedotykalne. Będziemy o nich marzyć, albo zakłamywać rzeczywistość i mówić mamy. Wiecie, o co chodzi? Jestem błogosławiony. Ktoś powie, ale ty nie jesteś błogosławiony, ty jesteś przeklęty. Nie mów tak do mojego życia. Nie mów tak. Nie przyjmuję tego od ciebie. Ja mówię, nie, no jesteś przeklęty. Mówię, rozumiesz to? Przeklęty. Twój wzrost jest wstrzymany. Masz przeklęte życie. Nie nazywaj błogosławieństwa, przekleństwa błogosławieństwem. Nie nazywaj tak tych rzeczy. Nie nazywaj ich. Nie oszukuj siebie. To nie jest wyznanie wiary. Inaczej jest, jak ty idziesz w wierze przez życie, jak ty się zmagasz w ogóle z tym, co jest wokół ciebie, jak to rozwalasz z wyznaniem na ustach, jestem błogosławiony. To jest zupełnie inny parametr. My nie o tym dziś mówimy. My nie mówimy o wyznaniu wiary. My mówimy o tym, tak, że człowiek
nie porusza się w sprawiedliwości Bożej. Jest, ma zamknięte drzwi błogosławieństwa. To jest prorocze poselstwo. Niesprawiedliwość w duchu, niesprawiedliwi w duchu nie odziedziczą nieba. Rozumiecie? Ale niesprawiedliwi w duszy nie odziedziczą ziemi. Taka jest różnica. Niesprawiedliwi w duchu nie odziedziczą nieba, a niesprawiedliwi w duszy nie odziedziczą ziemi. Nie będą mogli na tej ziemi osiągnąć Bożego sukcesu, bo drzwi błogosławieństwa będą dla nich zamknięte. Nie będą umieli ich otworzyć. Będą się boksować z tym wszystkim. A ja bym chciał, żeby każdy z nas miał tego oszczędzone. Ja tak nie chcę żyć i nie chcę tego dla nikogo z nas. I dlatego jeżeli my chcemy dalej się przesuwać coraz silniej do przodu, to my musimy wziąć bardzo poważnie te rzeczy do swojego serca. Rozumiecie? I zróbcie sobie w ogóle taki porządek w ogóle. Dzisiaj, wiecie, jesteśmy w fajnym miejscu, bo my nie musimy walczyć o niebo. My nie musimy zasługiwać na nic. Nie musimy tego robić. Rozumiecie? Nie musimy też czuć się potępieni, dlatego że dochodzimy do miejsca, o, bo to jest grzech, no tak, no grzech. To okej. To ciebie nie zmiecie dzisiaj, wiesz? Jeśli ty zrobisz sobie dobry rachunek sumienia, to cię nie zmiecie. Po prostu popatrzysz na swój zeszycik, powiesz, nie, no przesrane równo, no. No ale okej, jestem Bożym człowiekiem, jestem Bożym człowiekiem, tylko mam przesrane. No teraz, dobra, Panie Boże, to bierzemy się do roboty. Chcę być sprawiedliwy. Sprawiedliwy, Panie mój. Chcę odrzucić teraz wszystko to, co jest niesprawiedliwością. Pomóż mi w tym, Duchu Święty, On ci pomoże. Tak jak mi pomaga, tak pomoże tobie, bo on to od razu wie, aha, to gramy, ten mecz gramy, Artur, no ten, panie, to ten mecz gramy. Rozumiesz? On mówi, to dobrze, jestem w tym dobry, jestem zbawicielem. Ja jestem zbawicielem, w ogóle gramy dobrze teraz. Ale jak ty mnie tutaj kręcisz na boku jakiejś rzeczy, to tu się trochę bronisz, to tam w ogóle nie masz poznania, to tutaj jesteś leniuchem, to tutaj podejmujesz jakieś dziwne decyzje, to tu się wstrzymujesz, to tu się modlisz pół życia, rozumiesz, bez żadnych działań, no to sorry, to jaki mamy ten mecz zagrać? To zróbmy to, kurczę, profesjonalnie. Wstańmy, proszę. Ojcze, przyjmujemy Twoje słowo jako Twoje słowo i niczego z niego nie stracimy. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że umiemy rozpoznać ten czas i wyciągniemy z tego czasu maksimum. Ojcze, dziękujemy Ci z całego serca, że Twój Święty Duch wspomaga nas i wspiera w każdej z tych dziedzin, o których dzisiaj tutaj jest mówione. Ojcze, jesteśmy sprawiedliwymi i będziemy dalej naszą sprawiedliwość rozprzestrzeniać na całą naszą duszę. Ojcze, wszystkie błogosławieństwa, które są w Chrystusie Jezusie, należą do nas. Ojcze, my teraz zrobimy wszystko, aby wyeliminować każdą niesprawiedliwość z naszego życia. A Ty będziesz nam w tym pomagał, Boże. Dziękujemy Ci za to. Amen.